Służba zdrowia to cały czas jeszcze nieustające problemy w różnych jej dziedzinach. Mówi się sporo o tym, że powinno się dużo zmienić w dostępie do lekarzy, że powinna się zmienić możliwość i dostępność do lekarzy psychiatrów, szczególnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież, ale także dotyka to na przykład zmian w kwalifikacji wojskowej. I o tym wszystkim, o ile się nam uda zmieścić w czasie antenowym, będziemy rozmawiać z wiceministrem zdrowia Wojciechem Koniecznym. Witam serdecznie, panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie ministrze, dotąd zarządzał pan szpitalem miejskim, też miał pan sporo kłopotów, ale to miało swoje ograniczenia. No była jednostka, teraz to się znacznie poszerzyło. Może pan powiedzieć po ponad miesiącu czasu, że to była słuszna decyzja, że poza pełnieniem mandatu senatora Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się pan także być wiceministrem zdrowia? Panie redaktorze, no na początku chciałbym, może korzystając z okazji, że jestem u państwa pierwszy raz właśnie w tej innej roli, no podziękować pracownikom szpitala za te 11 lat bez bodajże 4 dni, kiedy przyszło mi zarządzać szpitalem. Bardzo dziękuję za pracę, za wysiłek, za trud, za poświęcenie wszystkim, począwszy od panów placowych, od salowych, od pielęgniarek, rehabilitantów, fizjoterapeutów, lekarzy, osoby z administracji. Wszyscy bardzo wspomagali, pracowali i chciałem im podziękować. To był dla mnie bardzo ciekawy i trudny czas. Oczywiście jest nowe rozdanie, nowa perspektywa. To jest połączenie rzeczywiście dwóch funkcji, ale powiem w ten sposób, chyba trudniej mi było łączyć funkcję senatora, wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i dyrektora szpitala w czasie pandemii, w czasie, kiedy te trudne lata były przed nami, piętrzyły się wtedy ogromne trudności i to było zarówno odczuwalne w Senacie, jak i w szpitalu. Także tutaj było to naprawdę bardzo trudne. To był czas bardzo wytężonej pracy, dlatego teraz też to jest ciężka praca i wytężona, ale powiedzmy, że akurat w moim przypadku sądzę, że to zaangażowanie jest podobne. Ale ja nie mówię o braku zaangażowania, panie senatorze, na pewno jest panu bliżej z Miodowej do Senatu i na odwrót, natomiast no, znacznie więcej jest problemów. To już nie dotyczą szpitala w jednym mieście, tylko to dotyczy całego kraju. A tych problemów jest sporo. I wspomniał pan tutaj na przykład o epidemii, to ja zapytam właśnie z tym. No, mapa, jeśli chodzi o zakażenia oficjalne Ministerstwa Zdrowia, prawie biała, nic na niej nie ma. Jednocześnie przeczytałem, że do 19 stycznia zaszczepiło się 447 tysięcy osób. Pan jest zadowolony ze statystyk? Czy to jest tak jak poprzednio, że statystyki sobie, życie sobie? Panie redaktorze, no, w końcówkę roku, jesień zeszłego roku upłynęła w Ministerstwie Zdrowia w czasie takich decyzji, które są dość niezrozumiałe, a do dzisiaj skutkują. To znaczy rozmontowanie tego systemu, zarówno szczepień, dystrybucji szczepionek, który był dobry, sprawdzał się, działał, dotarł się i można było to kontynuować. No jednak zapadła decyzja, że nie. Również system rejestracji zachorowań, mimo tak dużych nakładów na informatyzację, na te wszystkie rejestry i tak dalej, no okazuje się mało skuteczne, więc tu jest też praca przed ministerstwem, tylko tak jak pan redaktor wspomina, w szpitalu, rzeczywiście znałem ten szpital od urodzenia, bo się w nim urodziłem, więc można tak powiedzieć i znałem wszystkie budynki, wszystkich ludzi i wszystko, co się w nim dzieje bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o ministerstwo, no to tutaj są podziały obowiązków. I w czasie tej mojej bytności no po prostu dostaję różne zadania. I w tej chwili zadania, które mam prowadzić, one dotyczą zdrowia publicznego i budżetu i finansów Ministerstwa Zdrowia i tym się od paru dni zajmuję, interesuję i temu będę się poświęcał. I jest w tym zdrowiu publicznym są również sprawy dotyczące chorób zakaźnych, szczepień i tak dalej, więc jak najbardziej będziemy się to starali poprawić. No ale prawda jest też taka, że
to, co się opracowuje w Ministerstwie Zdrowia, zanim trafi, mówiąc tak kolokwialnie, pod strzechy, no to wymaga czasu. I sądzę, że no, zrobimy, co się da, ale no, ponieważ choroby zakaźne, te związane z koronawirusem, mają swoją taką pewną normę występowania w określonych okresach roku, więc myślę, że tak naprawdę dobrze przygotujemy się do jesiennej fali, zarówno grypy, jak i innych chorób. Natomiast teraz zrobimy, co się da, ale no, z niewiadomych powodów system został rozmontowany. To jaki jest pomysł, panie ministrze, na to, żeby w ogóle mówić o szczepieniach, bo już nie tylko o czym pan wspomniał, czyli o koronawirusie czy o grypie, ale generalnie, bo coraz więcej głosów, nie szczepy się. Ja słyszałem pana wypowiedź dotyczącą na przykład zakażeń odrą, kiedy pan mówił, że no można by się było nie szczepić, gdybyśmy się zamknęli we własnym kraju i nikogo nie wpuszczali, w ogóle z niego nie wyjeżdżali. Ten poziom tego wyszczepienia, jak pan ocenia? No już z praktyki lekarskiej, praktyki wcześniej dyrektora, a dzisiaj ze spojrzenia już z funkcji wiceministra. Znaczy, panie redaktorze, no źle się stało, że ruch antyszczepionkowy tak się rozwinął i tak był tolerowany przez te lata pandemii i po pandemii. No, przerzuca się to rzeczywiście na inne szczepienia, na inne choroby. Nie jest to w żaden sposób racjonalne do wytłumaczenia. Są choroby takie jak polio, czyli choroba dotycząca układu nerwowego, jak i właśnie odra, czy inne, które wydaje się, że są na tyle opanowane, że nie powinniśmy się w Polsce nimi przejmować. Ale w świecie cały czas są różne ogniska tych chorób i są komunikaty przekazywane szpitalom, że jakieś zagrożenie jest większe, mniejsze. No jeżeli będziemy niewyszczepieni, to zagrożenie będzie codzienne, więc szpitale będą musiały i w ogóle ochrona zdrowia przestawić się na takie założenie, że ludzie są prawdopodobnie nieszczepieni. To naprawdę zmieni podejście do pacjenta, zmieni podejście do realizowania zadań w ochronie zdrowia i je znacznie utrudni. Więc oby tego nie było, jeszcze oczywiście do tego jest daleko. Ale to jest przestawienie się z pewnego bezpieczeństwa epidemicznego na zagrożenie epidemiczne. Ochrona zdrowia działająca w warunkach zagrożenia, no to jest inna ochrona zdrowia. Mniej otwarta, mniej przyjazna, mniej taka wychodząca na zewnątrz i tak dalej, tylko bardziej obostrzona, bardziej zamknięta w sobie. No takiej nie chcemy. No ale jeżeli takiej nie chcemy, to musimy również jako pacjenci zadbać o to, żeby pomóc tej ochronie zdrowia, więc na przykład szczepić się. Więc jest to taki nasz wspólny obowiązek, żeby oczywiście my musimy propagować, pokazywać zagrożenia, no ale również społeczeństwo no, apeluje o to, żeby nie ulegało tym pseudonaukowym jakimś, nie wiem, teoriom i stosowało się do tych zaleceń, które są nowelizowane, opracowywane. To nie jest nasz wynalazek, że Polska jest jakaś, lideruje w szczepieniach ludzi, no po prostu to jest standard zachodni. Rzeczywiście bardzo dużo podróżujemy, przywozimy różne towary, przywozimy różne środki spożywcze, inne, które mogą w sobie również coś zawierać, więc naprawdę to wszystko trzeba badać, nadzorować, pilnować i jest to praca wykonywana, no ale jeżeli nie będzie odzewu ze strony społeczeństwa, to będzie, tak jak mówię, te pojawią się inne sposoby walki z tymi zagrożeniami, które nie będą przyjazne dla pacjentów. A na ile będziecie słuchać, na ile pomogą wam osoby, które znowuż wróciły do doradzania Ministerstwu Zdrowia? Na tej liście m.in. profesor Flisiak, profesor Pyrć czy profesor Krzysztof Simon. Z dwójką miałem okazję z tych panów rozmawiać. Na ile oni wam pomogą i na ile będziecie ich słuchać? Bo oni kiedyś odeszli, bo twierdzili, że nikt ich nie słucha, a nie chcieli jakby firmować swoimi osobami projektu, z którego nic nie wynikało. Znaczy, rzeczywiście pandemia doprowadziła do takiego stanu, którego ja bym się nigdy nie spodziewał. To znaczy, zamiast z powrotem poprowadzić polską medycynę w takim kierunku, że autorytety, osoby, które się znają na tym i mają perspektywę, mają wyobraźnię, co się może wydarzyć i ostrzegają przed tym,
pozwalają się wcześniej zabezpieczyć, będą miały silny głos i będą wysłuchiwane. Niestety pandemia była zarządzana politycznie, pod wybory, pod różne wydarzenia, które miały miejsce. I no, to jest fakt, któremu nie można zaprzeczyć. I dzisiaj musimy w ogóle polską medycynę z tej fałszywej ścieżki sprowadzić na drogę normalną, to znaczy na konsultowanie się ze środowiskami, z fachowcami, nie tylko w zakresie chorób zakaźnych, ale jest bardzo dużo obszarów, gdzie, mówiąc kolokwialnie, ministerstwo wiedziało więcej i lepiej. No, to trzeba być bardzo odważnym, żeby tak mówić, szczególnie jak powiedzmy ma się znikomą wiedzę na temat pewnych zjawisk, które zachodzą w ochronie zdrowia, ale tak było. Natomiast w tej chwili rzeczywiście widzimy odmianę i staramy się rozmawiać. Oczywiście środowiska mają różne interesy. To widać to z pozycji ministra zdrowia czy wiceministra zdrowia bardzo, bardzo wyraźnie. Mają różne interesy i czasami bywa tak, że uwypuklają bardziej jedne problemy, ponieważ one są ich dotyczą i staramy się je jakby przedstawić jako główne, a tutaj trzeba je w jakiś sposób pozycjonować. Trzeba jednak coś robić w określonym porządku, w określonej kolejności i to jest zadanie ministerstwa, ale tu, gdzie jest wiedza fachowa, taka niezaprzeczalna, jak to się mówi, jak to czasami, że tak powiem, klasycy mówią, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne, no to nie trzeba tego zamieniać i tutaj no, wiedza medyczna i to, co aktualnie wiemy na temat zachorowań, chorób, rozprzestrzeniania się tych chorób, zapobiegania chorobom, no, powinno stanowić o tym, co ministerstwo będzie robić w najbliższym czasie i wierzę w to, że tak będzie. Będzie też ministerstwo miało do dyspozycji 3 miliardy złotych na onkologię i na psychiatrię. Już tam gdzieś, jeśli mówi pan, panie ministrze, o tych interesach różnych grup, no to policzyło i psychiatrzy, że to będzie tam średnio 80 zł na statystycznego Polaka, jak wyliczyli niewiele, ale to nie o to chodzi, żebyśmy teraz statystyki liczyli, ja to tylko tak przytaczam do tego, co powiedzieli. Natomiast problem jest bardzo poważny, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą. Dostęp do psychoterapeutów, do psychiatrów dziecięcych jest no, ograniczony, to jest delikatnie powiedziane. No, oni się nagle, ci lekarze, specjaliści w tej dziedzinie nie urodzą, nagle nie zaczną mieć dokumentów, które uprawniają ich do tego, żeby prowadzić takie terapie. Co chcecie zrobić? Mówi pan, panie ministrze, jednocześnie, że nie podoba się panu, czy może nie chciałby pan, żeby była prowadzona terapia tak jak dzisiaj, wielotygodniowe, w dużych grupach, żeby to było zupełnie inaczej. Do mnie dyrektor zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych mówi, dobrze by było, gdyby jeśli dziecko do nas trafia, to już było konsultacji jakiejś z psychologiem w szkole, a to wszystko bardzo mocno kuleje. No, tu jest dużo do zrobienia i dużo zagadnień, natomiast rzeczywiście pojawiły się pieniądze, czyli coś, co w bardzo wielu miejscach, obszarach w ochronie zdrowia jest elementem, którego się nie da przeskoczyć. Czy to w szpitalnictwie, czy w niektórych innych obszarach. Natomiast tutaj rzeczywiście pojawiają się pieniądze i je trzeba dobrze zagospodarować. To jest cały obszar taki dość skomplikowany i składający się z kilku takich rejonów. Jednym z takich rejonów jest właśnie medycyna szkolna generalnie. I jeżeli mówimy o psychiatrii dziecięcej i tak dalej, psychologii, to szkoła będzie miała tutaj bardzo dużo do zmiany. To znaczy nie może być tak, że psychologowie szkolni to są tacy ludzie gdzieś pojawiający się, przemykający i tak dalej, statystycznie wpisani, bo potrzeba mieć takiego, bo takie są przepisy, tylko muszą być ludzie pracujący w tej szkole, którzy jednocześnie wpływają na zachowania nauczycieli, aby nauczyciele stanowili tą pierwszą linię wychwytu jakichś nieprawidłowości w zachowaniu dziecka, powiedzmy nieprawidłowości, może to za dużo powiedziane, ale czegoś, co ich niepokoi. I te dzieci powinny być wówczas badane przez psychologów, to chodzi mi o wczesne wykrywanie. Czyli rozumiem też współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej w tej kwestii? Niewątpliwie tak. Dlatego, że rzeczywiście psychiatrów dziecięcych jako takich nie będziemy mogli zwiększyć ich liczby z dnia na dzień, ale to nie znaczy, że nie możemy ich lepiej wykorzystać. Możemy, tylko pod warunkiem, że będą do nich kierowani już odpowiedni pacjenci. Rzeczywiście wcześniej zdiagnozowani, czy
mówiąc tak może niemedycznie, przesiani, ale po prostu to muszą wykonywać osoby, które też się na tym znają, które muszą mieć kontakt większy z większą grupą dzieci, młodzieży. To jest zadanie, dlatego mówię, że to jest skomplikowane, bo jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą, o powiedzmy jakieś reguły postępowania, rozpoznawania chorób i tak dalej, to Polska tutaj nie odstaje. Natomiast bardziej chodzi o organizację i liczbę tego personelu. I zmianę podejścia, nie ukrywanie tego, nie doprowadzenie do tego, że jeżeli w jakiejś szkole będzie, nazwijmy to, bardzo to, bo się z tym nie zgadzam, ale zła statystyka, bo ileś dzieci okaże się takimi, którym trzeba pomóc psychologicznie, to właśnie odwrotnie. To będzie dobra statystyka. To znaczy, że ta szkoła wykrywa, stara się zapobiegać, powinna być za to nagradzana. Więc i dalej już ten łańcuszek osób, które tym dzieciom, tej młodzieży pomagają, już będzie się tworzył, aż dojdzie do tej psychiatrii takiej już twardej, czy to nawet szpitalnej, jeżeli jest taka potrzeba, bo wiadomo, że tych miejsc w szpitalach też brakuje psychiatrycznych, czy też tej bardziej psychiatrii środowiskowej, na którą chcemy postawić, bo to jest trend światowy, można powiedzieć europejski. Ta psychiatria bliższa człowiekowi, bardziej zorientowana na człowieka, bardziej dostępna tak rodzinnie, w miejscu zamieszkania i tak dalej. Ten czas tych wielkich ośrodków psychiatrycznych, gdzie kilka tysięcy osób było leczonych, on już przeminął. To stwierdzono, że to jest nieefektywne, bardzo też kosztowne, ale przede wszystkim nie pomagające tym ludziom, tak jak by tego oczekiwali. No pomagać ludziom trzeba też w innych dziedzinach medycyny. Czekają ludzie, nie wiem, do neurologa, czekają do kardiologa i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj się to pewnie też szybko nie zmieni, jeśli chodzi o ilość tych lekarzy, specjalistów, chociaż też mamy wybitnych specjalistów, chociażby w województwie, w którym na co dzień mieszkamy, w województwie śląskim, wybitne ośrodki kardiologiczne. Pomysł na to, by taki kolejny ośrodek powstał na przykład w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Natomiast jak skrócić ten czas oczekiwania do specjalisty? Ja wiem, że tego pan, panie ministrze, nie zrobi za miesiąc, nawet może, nie wiem, za pół roku, bo wszystko musi mieć swoją dynamikę, ale jest pomysł, jak to powoli, stopniowo do tego doprowadzić? Znaczy, panie redaktorze, powiem tak, pozwoli pan, że przez chwilę będę politykował również na potrzeby tej naszej rozmowy. Otóż różne ugrupowania szły z różnymi pomysłami na ochronę zdrowia i na to, żeby skrócić te kolejki. Niektóre moim zdaniem były zupełnie nietrafione. Jak na przykład to, że jeżeli się pacjent nie dostanie dwa miesiące do lekarza w poradni, to będzie mógł iść prywatnie i wziąć rachunek i zapłaci fundusz. Nie będę wchodził w szczegóły tego rozwiązania, ale nie spodziewałbym się tutaj wielkiego sukcesu, znając realia polskiej ochrony zdrowia. Zniesienie limitów, takie proste, które się dokonało w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, okazuje się też nie takim prostym lekarstwem. Nawet gdzieniegdzie można się zastanawiać, czy to nie zaszkodzi w innym obszarze, ponieważ ta kołdra jest krótka. Jeżeli zniesiemy limity na jakieś zabiegi, na jakieś operacje i tak dalej, a ci lekarze, którzy je wykonują i tych lekarzy jest mało, to ich zabraknie gdzie indziej, gdzie też są potrzebni. To jest oczywiście kwestia szczegółowa, ale tutaj jest kwestia wyceny świadczeń i tego, jak płacić za te porady, w jaki sposób. Jak zachęcić lekarzy, żeby przyjmowali więcej pacjentów, żeby te porady zróżnicować, ale zróżnicować w ten sposób, że porada poradzie nierówna, natomiast ona jest tak samo ważna. To znaczy zmierzam do tego, że czymś innym jest rzeczywiście przyjęcie pacjenta, który na przykład, już będę mówił ze swojej specjalizacji, choruje na padaczkę, przychodzi, mówi ile miał napadów, ja wiem jakie leki bierze, zlecam mu jakieś badanie, przepisuje leki, coś modyfikuje, znam go od 5 lat, przyszedł, załatwił sprawę, wyszedł. To jest bardzo ważna wizyta dla niego. To nie można powiedzieć, że on niepotrzebnie przychodzi, jak najbardziej potrzebnie. Ale czymś innym jest, jeżeli przychodzi, nie wiem, młoda dziewczyna, o którą zaczynam podejrzewać, czy ona ma jakąś neuroboreliozę, czy stwardnienie rozsiane i tak dalej. To jest inna wizyta. I w związku z tym trzeba po prostu tak wycenić te świadczenia, żeby
i jednych, i drugich pacjentów lekarze chętnie przyjmowali i się nimi zajmowali. Czyli motywować finansowo? Motywować finansowo, tak. Tutaj bez motywacji finansowej sobie nie poradzimy. Tego to jestem pewien. Lekarze po prostu często przyjmują w innych miejscach, często przyjmują prywatnie. Tam otrzymują jakieś wynagrodzenie za tą pracę. Jednocześnie przyjmują w tym sektorze publicznym, w którym są te kolejki. Natomiast zaręczam panu, że bardzo mało jest lekarzy, którzy chcą po prostu pracować od 17 do 20 w tych swoich gabinetach i to jest taka ich wybór życiowy, że pracują w szpitalu i później popołudniami pracują gdzieś. Ja jestem synem lekarza, neurologa, który przyjmował codziennie pacjentów prywatnych i wiem, jak to się odbijało na rodzinie i tak dalej. No takie były realia, że tak lekarze pracowali i pracują. Natomiast niewątpliwie, gdyby mógł zostać godzinę, dwie godziny dłużej w szpitalu i w tym czasie załatwiać tych pacjentów no za godziwe wynagrodzenie, to myślę, że wybrałby tamtą metodę. Czyli jest, ale różne są sposoby na naprawę ochrony zdrowia. Jedne wymagają tylko zmian organizacyjnych, inne i organizacyjnych, i finansowych. Są również takie, które po prostu wymagają zmian finansowych. Zmiany finansowe, pieniądze, które trafiają do budżetu, którymi potem dysponuje ministerstwo, to są pieniądze między innymi pochodzące z naszych składek zdrowotnych. No, przede wszystkim. I teraz jest taka sytuacja, że no, z jednej strony Polski Ład prowadził składkę dla przedsiębiorców, która jest składką procentową, nie jest stałą, ryczałtową taka, jaka była. Teraz pojawiają się pomysły, żeby do tego ryczałtu wrócić. Przedsiębiorcy czekają, kiedy to się zmieni. Wiedzą, że to się może nie zmienić, nie wiem, za miesiąc, dwa, ale może za pół roku, może za rok to się zmieni. To będzie miało pana zdaniem bardzo istotny wpływ, jeśli znowuż będzie taka sama ryczałtowa składka, bo ja poprzednio słyszałem, że wreszcie teraz, jeśli jest to 4,9% tam minimum, wzwyż, to jest wreszcie uczciwa ta składka. A jak pan to ocenia? Znaczy, przede wszystkim to znowu jest polityka. To znaczy sposób podejścia do finansowania ochrony zdrowia jest kwestią polityczną. Tak jak sama ochrona zdrowia nie jest, tak sposób finansowania, w jaki sposób, czy to będzie budżet, czy to będzie składka, czy to będzie ubezpieczenie, to zależy od decyzji politycznej. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby to finansowanie było na odpowiednim poziomie. Ten Polski Ład i te zmiany wszystkie, one do tego by wbrew pozorom doprowadziły, ponieważ ta ściągalność się poprawiła i tych pieniędzy pojawiło się więcej, ale wówczas czuwał rząd Prawa i Sprawiedliwości i szybko zmienił zasady finansowania, także cofnął dotację budżetową do ochrony zdrowia. Wówczas to było 13 miliardów złotych w 2022 roku w listopadzie. I dlatego ten jakby budżet się spinał, ponieważ no było więcej tych składek, ale jednocześnie cofnięto tą dotację, gdzie o 13 miliardów rzeczywiście poprawiłaby się sytuacja polskich pacjentów, szpitali i tak dalej. Zmierzam do tego, że najważniejszym dla mnie rzeczą jest to, żeby nie uszczuplić pieniędzy, które są w ochronie zdrowia, tylko ich ilość zwiększyć. Czy to osiągniemy w ten, czy w inny sposób, to już jest rzeczywiście sprawa polityczna, które grupy zawodowe, czy które części społeczeństwa bardziej obciążymy, mniej obciążymy, w jaki sposób będziemy ściągać te pieniądze, w jaki sposób one będą dodawane z budżetu. Natomiast to w tej chwili nie jest przedmiotem, powiedzmy, mojego zainteresowania. To jest oczywiście w Ministerstwie Zdrowia opracowywane i są na ten temat prace. No ale jeżeli te rozwiązania będą zmierzały w jakimś kierunku już takim jednoznacznym, no to wówczas się wypowiem, ale bardziej od tej strony właśnie ewentualnie politycznej. No to teraz tylko króciutko na koniec, bo rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Ale zmieniła się zasada, teraz lekarz, który będzie oceniał, będzie członkiem tej komisji, to jest lekarz, który ma prawo wykonywania zawodu i tam już nie ma chirurga, tam już nie ma żadnej specjalizacji. To tak króciutko, panie ministrze. Ja wiem, że to jest pewnie wynik tego, że ciężko tych lekarzy znaleźć, bo znowu wracamy do tego problemu, że ich po prostu nie ma, ale ci, którzy stawią się przed tą komisją, to mogą być pewni, że ktoś faktycznie ich stan zdrowia ocenić, czy to będzie tak, po prostu... Panie redaktorze, myślę, że to
Troszeczkę było na wyrost, może to było z dawnych czasów, że te niektóre specjalizacje były uznane za takie, co już wiedzą, czy zakwalifikować, czy nie. Ale medycyna jest bardzo szeroka. Zgłaszają się osoby do poboru, czy do tej kwalifikacji, które mają zaburzenia, załóżmy, psychiczne, psychologiczne, jakieś tutaj neurologiczne, inne. I też ci chirurdzy, czy interniści mieli kłopoty. Chodzi o to, żeby ten lekarz był przeszkolony, żeby miał jasne kryteria, co ma sprawdzić, w jaki sposób, żeby to nie jest, powiedzmy, specjalizacja medyczna, że aż taka duża wiedza, żeby określić, czy ktoś nadaje się do służby wojskowej. Poza tym, jeżeli lekarz będzie miał wątpliwości, to może tą sprawę poprowadzić dalej, skierować na jakieś badania specjalistyczne i tak dalej. Więc myślę, że to nie jest złe rozwiązanie i szybko się lekarze tego nauczą i byle odpowiednio właśnie im przekazać kryteria i w jaki sposób kwalifikować. No ale to jest naprawdę nie taka trudna dziedzina medycyny. Powiedzmy sobie szczerze, że no większość tych osób to są osoby zdrowe i zajmowanie się zdrowymi ludźmi dla lekarzy no nie jest tak trudne jak ich leczenie w szpitalach czy w innych miejscach. Także poradzą sobie. Poradzą sobie lekarze na kwalifikacji wojskowej, także młodzi ludzie, ci, którzy tej kwalifikacji podlegają, bać się nie muszą, a reszta musi się nieco uzbroić w cierpliwość. Może o czym pan minister mówił, motywacja finansowa dla lekarzy pozwoli skrócić te kolejki, a także i miejmy nadzieję, ci, którzy się kształcą i ci, którzy za kilka lat tymi lekarzami będą, uzupełnią te braki. No i oby finansowanie było na odpowiednim poziomie. Tego sobie i państwu życzę. Moim gościem był wiceminister zdrowia, pan dr Wojciech Konieczny. Dziękuję panie ministrze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.